Był okropny hałas tych drzew, nie? I okropne uderzenia, nie? Bo jak to ten dach zrywało, to jednak gdzieś tam uderzało, nie? Komin mi spadł. Także nie mogę ani sobie zrobić ognia, ani nie ma wody. Jak deszcz pada, to mi się leje do mieszkania. Za tą szafą to właściwie teraz cały czas to delikatnie podcieka, kiedy pada deszcz, nie? Bo wiadomo, okryty dach jest tylko dwoma warstwami planu, nie? Plandeki. No i wychodzą już teraz rozmaite grzyby i wszystko się czarne robi. Nie możemy napalić, bo gdybyśmy choć podpalili, to jednak może by ta ściana tam schła, nie? U góry. A idzie zimno. Zimno jest wieczorem. No nie da się wytrzymać. Mamy koce. Siedzimy w kocach. Okno wpadło do środka i wtedy już wzięło dach, nie? Na prawo takiego dachu to już całość trzeba robić? No całość, no bo teraz te linii tu nie można zakładać, nie? To trzeba cały dach. Przede wszystkim mamy problem z pokryciami dachowymi. A to znaczy, no nie ma ich, tak? Blachodachówka, Eurofala to są rzeczy w tej chwili, które najbardziej potrzebujemy. No bo pogoda jest jaka jest, co chwilę pada. Zboża są niezabezpieczone, no bo rolnicy stracili najczęściej te, powiedzmy, pomieszczenia, które służyły jako magazyn, na przykład na zboże, czy inne też produkty, później dla wykorzystania przy hodowli bydła. To tu jeszcze na to poleci na słowę. No, panie, taki problem. Gorzej nad zbożem. Zobacz, pan, jaka dziura tam w szczycie. Wystarczy dobry wiaterek i nie załatwi do reszty. Bydło chociaż dach zerwało, bo tam prawie bydło stoi, nie? Stali bez dachu, po kolana w wodzie. Tyle wody było na podwórku. A teraz te zwierzęta już zabezpieczone są? No zara były, no. Ta pogoda była, no tam 2-3 dni stały bez dachu, nie? A potem zrobiliśmy, bo wtedy już się tego, nie? Są zabezpieczone. Zobacz, pan, jak plandeko. Mamy w miarę posprzątane tereny. Mówimy o posesjach, o drogach. Są udrożnione, są już wywieżone gałęzie, tak? Są powyrywane pnie. Więc tak naprawdę ten obraz tak już troszeczkę powraca do... Nie można powiedzieć do normy, bo normą by było, gdyby tu było pięknie wszędzie dużo drzew. Chodzi o to, żeby zmanipulować też drewno, które jest cenne. No, robimy w kłodę. Bo na cieńszym drzewostanie jest dość trudno, bo tu trzeba, że tak powiem, skubać tych setki, tysiące sztuk dziennie. A moje doświadczenie z tego, co się orientuję, to w Polsce jest za mało maszyn, żeby to ogarnąć.